Jak zmieniło się twoje życie po udziale w Agencie? Czy zwracasz na to jakoś uwagę? Ludzie cię rozpoznają na przykład na ulicy? Czy rozpoznają? Chyba nie jakoś szczególnie. Jakoś dużo się nie zmieniło. Może to, że zaczęłam chodzić na siłownię. Faktycznie nie zostało to pokazane w pierwszym odcinku. Jadąc rowerem przysięgałam, że jeżeli dojadę, to zacznę chodzić na siłownię. I tak się też stało. To bardziej dla zdrowia niż i dla kondycji, niż gdzieś tam dla samego, nie wiem, odchudzania. Ale faktycznie zaczęłam chodzić i dużo lepiej się czuję. Ja też z racji tego, że jestem wysoka i szczupła, to też specyficzne ćwiczenia wykonuję bardziej na stabilizację, na rozciąganie. Pozdrawiam mojego trenera, bo nie ma ze mną łatwo, ale jak na razie bardzo mi się spodobało i złapałam bakcyla i chyba zostanę trochę dłużej. Podczas dzisiejszego wydarzenia też mówimy o emocjach. Te emocje bardzo są widoczne, chociażby właśnie w Agencie. Czy ty na co dzień również jesteś właśnie taką emocjonalną osobą? Ja jestem bardzo emocjonalna i też troszeczkę mnie to zaskoczyło, sama siebie zaskoczyłam w programie, że faktycznie jestem aż nad wyraz emocjonalna czasami. Myślałam raczej i też za taką osobę się uważałam, że jestem raczej taka harda i samowystarczalna, a tutaj jednak okazało się, że faktycznie bardzo przywiązuje się do ludzi, chociażby takie więzi, które tam nawiązałam z Julą czy z Agnieszką Relik. No bez nich mi na pewno było dużo smutniej w programie, ale też jestem taka, że w grupie się odnajduję i z każdym znajdę wspólny język. Faktycznie dużo tych emocji w Agencie jest, ale tak jak tutaj w tej akcji Jem drugie śniadanie jestem grzeczna, tak samo chyba w Agencie też jestem raczej grzeczna. Ale tak się denerwujesz, to jak reagujesz właśnie na takie sytuacje stresowe? No jest. Wszystko lata dookoła ciebie, czy raczej? Jestem nerwusem strasznym, ale to w zaciszu domowym raczej niż w większym gronie. Czyli można po prostu gorzej. Tak, ale on umie mnie okiełznać, on jest bardzo pozytywną osobą, więc on ma na mnie sposoby i zawsze mi mówi spokojnym głosem, ale kochanie, czym ty się denerwujesz? No i proszę, i ja już faktycznie uśmiecham się i mi szybko przechodzi.